Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Mazurek, jestem szefem firmy DigitOn i witam wszystkich serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Robotyzacja procesów z lotu Mazurka. Dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy robotyzacja procesów jest zagrożeniem dla pracowników. Jest to już nasze 8 spotkanie poświęcone różnym aspektom robotyzacji procesów biznesowych. Nagrania z poprzednich spotkań są dostępne na naszym kanale YouTube. Czas dzisiejszego lotu to tradycyjnie 45 minut. Informuję Państwa, że całe webinarium jest nagrywane, więc później udostępnię Państwu nagranie również dzisiejszego spotkania. Chciałbym zachęcić Państwa do zadawania pytań na czacie. Więc proszę korzystać z tej funkcji, żeby właśnie zadawać pytania, na które odpowiem na koniec naszego spotkania. Następne spotkanie zaplanowane jest na drugą połowę marca i jeszcze nie mam w głowie tematu, na jaki to będzie, więc bardzo też Państwa proszę o zgłaszanie swoich pomysłów właśnie na tematy kolejnych spotkań. Bo chociażby w ten sposób powstał temat dzisiejszego spotkania, zgodnie z właśnie z rekomendacją wcześniejszych uczestników spotkań. Proszę bardzo zadawać pytania właśnie na czacie już w trakcie mojej prezentacji. Proszę nie czekać, tylko na bieżąco, jak tylko się one pojawiają. Na końcu spotkania również powiem o prezencie, jaki mam dla Państwa, więc zachęcam do cierpliwości i do trwania do końca naszego spotkania. Drodzy Państwo, to, co upoważnia mnie do zajęcia Państwu 45 minut, to fakt, że od 30 lat zajmuję się optymalizacją procesów biznesowych, a od 2017 roku pod logiem DigitOn wraz z moim zespołem z sukcesami wdrażamy rozwiązania dotyczące transformacji cyfrowej procesów biznesowych. Więc automatyzujemy procesy, wykorzystując różne technologie. Są to nie nasze technologie, tylko te, które są powszechnie dostępne na rynku. Takie technologie jak RPA, czyli robotyzacja procesów biznesowych, OCR, czyli automatyczne odczytywanie danych z dokumentów, systemy typu workflow, elementy sztucznej inteligencji. Również wykorzystujemy narzędzia typu Process Intelligence do tego, żeby analizować procesy. Zapewniamy kompleksową obsługę od przygotowania firm do robotyzacji poprzez identyfikację procesów, które by się nadawały do robotyzacji, przez automatyzację i w ramach niej dostarczanie licencji na niezbędne technologie, aż po zapewnienie ciągłości działania, czyli tą usługę typu maintenance. Okej, plan dzisiejszego spotkania jest taki, że po obecnym wprowadzeniu pokrótce powiem o zaletach robotyzacji, powiem właśnie o głównym temacie, czyli obawach ludzi dotyczących robotyzacji, przedstawię, jaki jest rzeczywisty wpływ robotyzacji na zatrudnienie, dokonam podsumowania i tak jak mówiłem na koniec, odpowiem na Państwa pytania. W ramach wprowadzenia mówimy, proszę Państwa, o robotyzacji procesów przez wykorzystanie tak zwanych robotów software'owych, czyli technologii klasy RPA, Robotic Process Automation, plus ewentualnie innych uzupełniających technologii. Więc automatyzujemy czynności powtarzalne, rutynowo wykonywane przez pracowników na ich komputerach. Bo jako ludzie mamy najbardziej rozwinięte mózgi spośród wszystkich istot na świecie po to, żeby oceniać sytuację, wyciągać wnioski i podejmować decyzje, a nie po to, żeby kolokwialnie mówiąc przeklepywać dane pomiędzy systemami. Bo czy Państwo będąc menadżerami czy właścicielami biznesu, po to płacicie wykształconym, a czasem i doświadczonym pracownikom, by byli takim białkowym uzupełnieniem niedoskonałości waszych systemów? Nie, bo właśnie mamy po pierwsze możliwości w samych technologiach takich zmodyfikowania, żeby jednak zautomatyzować czynności, no a jeżeli takie są trudności, to właśnie jest technologia do robotyzacji, które mogą wykonywać te właśnie powtarzalne czynności za pracowników.
I te technologie klasy RPA coraz dynamiczniej się rozwijają, również na naszym rynku lokalnym. No przede wszystkim ze względu na ich taką bezdyskusyjną zaletę, czyli możliwość szybkiej automatyzacji procesów, czyli w ciągu pojedynczych tygodni, bez zmieniania istniejących systemów. Co więcej, żeby zautomatyzować proste procesy, nie trzeba znać specjalnych języków oprogramowania. Tak, ten interfejs użytkownika w tych systemach klasy RPA jest na tyle przyjazny, że właśnie osoby, które nie są typowymi programistami, mogą się podejmować prostych automatyzacji i stąd pojawiło się na rynku takie sformułowanie jak Citizen Development czy Citizen Developer. To jest właśnie taka osoba, taki pracownik biznesowy, który w krótkim czasie poznał narzędzie właśnie do robotyzacji i jest w stanie zautomatyzować sobie samodzielnie czynności, które do tej pory musiał wykonywać na swoim PC-cie. Niektórzy analitycy czy entuzjaści tych rozwiązań klasy RPA wręcz twierdzą, że w przyszłości te technologie staną się tak powszechne, jak obecnie jest chociażby powszechny Excel. Czy tak będzie? Zobaczymy. Drodzy Państwo, tak, celem dzisiejszego spotkania jest omówienie bardzo ludzkiego aspektu robotyzacji procesów, czyli obaw, jakie może wzbudzać samo słowo robot w naszych pracownikach. No, moja perspektywa oceny tych obaw jest zupełnie odmienna od przeciętnego pracownika biura, no bo robotyzacją procesów zajmuję się już 6. rok i proszę mi uwierzyć, że spotykałem się z różnymi reakcjami pracowników na inicjatywy automatyzacyjne. Ale tak, postarajmy się na chwilę wejść w buty takiego pracownika, który właśnie się dowiedział, że jego firma chce zatrudnić roboty, które potrafią, no co właśnie potrafią? Potrafią zalogować się do systemu, do dowolnych aplikacji, potrafią odczytywać dane z dokumentów, potrafią tworzyć takie dokumenty, potrafią obsługiwać pocztę elektroniczną, potrafią wykonywać obliczenia, mogą sobie pobierać dane z internetu albo publikować dane w internecie, mogą odczytywać dane, które zapisane są gdzieś w bazach, mogą działać na plikach, w folderach, no i co ciekawsze, mogą szybciej niż my, ludzie, łączyć się z różnymi danymi, sięgając do nich poprzez API. No, dodatkowo tacy cyfrowi pracownicy są dostępni 24 godziny na dobę i są uniwersalni, bo mogą wykonywać różne procesy, wiele i naprawdę bardzo różnorodnych, więc no, powstaje konkurencja, tak? Czy taki właśnie cyfrowy pracownik może zagrozić mojej pozycji w firmie? Tak, więc załóżmy, że taki pracownik doświadczony z kilkunastoletnim stażem, który dobrze rozumie organizację i swoją pracę i chce w spokoju sobie dopracować do emerytury, no to on może się czuć zagrożony, bo to sądzę, że i Państwo byście czuli konkurencję ze strony takiego cyfrowego pracownika. I w swoim doświadczeniu zawodowym parokrotnie się spotykałem z objawami takich wręcz obstrukcji na projektach, które właśnie wynikały z obaw pracowników. Jednym z takich przykładów, to już parę lat temu, jak żeśmy zaczynali, czyli pewnie gdzieś 5-6 lat temu, duża organizacja z branży chemicznej, zarząd po pierwszej prezentacji był entuzjastycznie nastawiony, powiedział, wow, świetne rozwiązanie, spróbujmy, to może tam w księgowości mamy sporo różnych procesów, wiele osób jest tam zatrudnionych właśnie w sposób standardowy. Tam obsługują różne dokumenty, wprowadzają transakcje do systemu, spróbujmy tam. No i żeśmy zaczęli właśnie od tych procesów księgowych i no, mocno sfeminizowane to było środowisko i te panie, jak żeśmy je prosili, żeby nam pokazały proces, który chcielibyśmy zautomatyzować, bo musimy poznać szczegóły, tak, żeby wiedzieć, jak tego cyfrowego pracownika nauczyć, jak on ma działać. Prosiliśmy, żeby nam pokazały szczegóły tego procesu, to zaczynało od pokazywania wyjątków, od jakichś nadzwyczajnych sytuacji. My nie byliśmy w stanie uchwycić logiki całego procesu, bo właśnie zaczynało od takich szczególików, takich wyjątków, że no po paru spotkaniach powiedzieliśmy, że no nie, to się nie da. No my musimy poznać logikę procesu, a nie od razu wchodzić w zawiłości jakichś wyjątkowych transakcji, które mogą się pojawić raz na jakiś czas. I po takich no, paru próbach tam zupełnie robotyzacja w tej firmie nie ruszyła, o ile mi wiadomo, to do tej pory.
Drugim przykładem, trochę innym, taki też powtarzam to już jako anegdotę, była firma, która z kolei zajmuje się nowoczesnymi technologiami, bo jest dostawcą internetu, telefonu, telewizji i tam żeśmy właśnie też po spotkaniu z zarządem. Mówimy, idziemy dalej. No i po to, żeby zajrzeć w szczegóły procesów, zwykle z naszymi klientami podpisujemy umowę poufności. Zwykle to jest tak, że ja mówię, proszę przedstawić Państwa wzór umowy poufności, żeby było szybciej, żeby już Wasi prawnicy nie musieli tam weryfikować, dodawać jakichś zmian, więc mówię, proszę, Wasza propozycja umowy poufności, ja zaraz ją podpiszę. I zwykle jest tak, że rzeczywiście albo tego samego dnia, albo najpóźniej następnego dnia ja takie umowy zatwierdzam, jeżeli tam nie ma żadnych jakichś bardzo ryzykownych sformułowań i podpisujemy i właśnie idziemy dalej. Natomiast proszę mi uwierzyć, w tym przypadku proces podpisywania umowy poufności zabrał nam pół roku. Pół roku uzgadniania jakichś zmian, które co chwila ze strony klienta były wprowadzane. No i to pokazywało, jaka była siła takich obaw, że właśnie już w pierwszym kroku, tak, był taki opór, żeby zrobić wszystko, żebyśmy my po prostu nie weszli z tą robotyzacją. No i ten opór był naprawdę skuteczny, bo no, nie udało nam się tam wejść. Więc proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby właśnie zwracać uwagę podczas projektów wdrożeniowych, czyli ze swojej natury technologicznych, na aspekty ludzkie. Przyznam się szczerze, że ja jestem menadżerem starej daty i z tego wynikają przynajmniej no, dwa skutki. Po pierwsze, to przekonanie, że pracownicy są najcenniejszym aktywem firmy. Tak, i tutaj też trzymam się tego, co mój guru od zarządzania strategicznego, profesor Krzysztof Obuj, już jakiś czas temu powiedział, że misją ówczesnego menadżera jest tworzenie miejsc pracy, tak? Czyli zapewnienie takich warunków rozwoju firmy, żeby ona właśnie mogła się na tyle rozwijać, że można było tworzyć nowe miejsca pracy. Tak, więc to jest nadal dla mnie ważne i uważam, że o pracowników trzeba dbać. A drugi aspekt to jest taki, że ważne jest zrozumienie, że o przewadze konkurencyjnej w tej działalności operacyjnej, o tym świadczy równowaga w modelu PPT, czyli People, Process, Technology. Tak? Także ważne jest, żeby właśnie przy rozwoju tej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa mieć na uwadze, że trzeba zadbać równolegle o te trzy aspekty, czyli o ludzi, o procesy i o technologię. Bardzo często mówiąc o robotyzacji procesów, tak, mówimy, OK, jest to robot, czyli technologia, jest proces, więc tym się zajmujemy, na tym się koncentrujemy. A właśnie zachęcam do tego, żeby również wziąć bardzo mocno pod uwagę ten aspekt ludzi i zastanowić się, w jaki sposób my chcemy wykorzystać tego typu inicjatywy do tego, żeby no, zapewnić naszym pracownikom możliwości rozwoju, utrzymanie ich satysfakcji. Bo no, proszę mi wierzyć, że wraz z zespołem realizujemy transformację cyfrową procesów, ale nie da się jej przeprowadzić bez aktywnego zaangażowania pracowników po stronie firmy. To jest no, bardzo istotny warunek powodzenia takich przedsięwzięć. Jeśli chodzi o zalety robotyzacji procesów, to no, z perspektywy menadżera lub właściciela biznesu sprawa wydaje się dosyć prosta. Dzięki robotyzacji procesy w firmie mają być realizowane taniej, więc spada koszt tej działalności operacyjnej. Mają być realizowane szybciej, bo skracamy czas realizacji procesów. Poprawiamy jakość procesu, chociażby poprzez wyeliminowanie błędów ludzkich i zapewnienie powtarzalności wykonywania procesów. Poprawiamy dostępność realizacji procesów, gdyż taki robot, tak jak mówiłem wcześniej, może działać 24 godziny na dobę, w każdy dzień roku. I skoro już mamy takiego właśnie taniego i sprawnego pracownika, to możemy wykorzystać go do realizacji usług, które wcześniej nam się nie opłacały, bo teraz może się okazać, że właśnie dzięki temu taniemu i sprawnemu pracownikowi już takie inicjatywy mogą mieć sens ekonomiczny. Ale też również wykorzystuje się roboty do realizacji tak zwanych procesów nielubianych. Mam tu na myśli
głównie procesy dotyczące tego obszaru compliance, czyli tych czynności związanych z realizacją wymagań regulacyjnych, tak, czy to zewnętrznych, czy wewnątrzorganizacyjnych. Są to zwykle czynności jakieś weryfikujące raporty albo tworzące raporty, które nie przynoszą wartości dodanej dla biznesu, no a koszt braku takiej zgodności był do tej pory akceptowalny. Więc również roboty się właśnie nadają do tego, żeby zwiększyć jakość właśnie zgodności z tymi regulacjami. No, jeśli chodzi o aspekty ludzkie, no to tak jak mówię, my tutaj niesiemy te nowoczesne rozwiązania na sztandarach takimi z hasłami uwolnienia od nudnej pracy, czyli spowodowania, żeby praca państwa pracowników była bardziej ludzka. Tak? Mówimy, że dzięki robotyzacji istnieje możliwość nabycia nowych kompetencji, że zapewniamy ten rozwój osobowy i też no, jakby powodujemy, że ludzie są zadowoleni z tego, że pracują w firmie czy w organizacji, która jest innowacyjna, która stosuje nowoczesne rozwiązania. Ale czy to wystarcza? No, część pracowników może być pełna obaw, bo w obecnych czasach, nie ma co ukrywać, bardzo trudnych gospodarczo, trochę nam pomaga ten ogromny poziom niepewności gospodarczej. Pracownicy są mniej skłonni do szukania nowej pracy. Bardziej cenią sobie bezpieczeństwo niż właśnie są skłonni do poszukiwania nowych wyzwań. I w firmach obserwuje się spadek wskaźników chociażby rotacji pracowników. No ale nawet i w tym trudnym środowisku, tak, wasi pracownicy nadal chcą mieć pewien komfort bezpieczeństwa, chcą mieć perspektywy rozwoju i no, trzeba dołożyć starań, żeby właśnie w nich to utwierdzić ich w tym przekonaniu, że firma ma pomysł, jak im właśnie zapewnić rozwój. Więc robotyzacja na to pozwala i robotyzacja pozwala firmom na realizację różnych celów. No, przede wszystkim to, z czym teraz mamy do czynienia, to firmy chcą obsłużyć większy zakres biznesu bez zwiększania zatrudnienia. No bo po pierwsze jest, tak jak wiecie Państwo, jest w tej chwili mamy do czynienia z rynkiem pracownika, nadal są braki na rynku specjalistów, więc no właśnie możemy tą robotyzacją te braki zapełnić. Po drugie, nawet jeżeli zwiększa nam się wartość zamówień na nasze produkty czy usługi, zatrudnianie nowych pracowników właśnie w takim niepewnym momencie no, wiąże się z ryzykiem. Po pierwsze i z dużymi kosztami związanymi z rekrutacją i zatrudnieniem, ale też właśnie z ryzykiem, że okej, teraz zatrudnimy, a za chwilę się okaże, że rynek siada, że jest recesja, będziemy musieli zwalniać, zatem są koszty, straty wizerunkowe. No więc stąd też pracodawcy są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o zatrudnianie nowych pracowników, tak? Więc tutaj robot może pomóc, gdyż powoduje, że bez zwiększania zatrudnienia firma może zwiększyć skalę swojej działalności. Druga rzecz, no to właśnie, że dzięki robotyzacji możemy obsłużyć te procesy niewdzięczne, tak? Bo szczególnie w dużych korporacjach nacisk na compliance, na zwiększanie tego poziomu zgodności z przepisami jest coraz większy, no a tak jak mówiłem wcześniej, no są to niewdzięczne, a czasem kosztowne, pracochłonne procesy. Inny cel, jaki firmy osiągają dzięki robotyzacji, z którym się spotkałem w naszej codziennej praktyce, to jest zapewnienie ciągłości działania procesów, które są obecnie wykonywane przez pracowników, którzy albo już są w wieku emerytalnym, albo są w wieku przedemerytalnym. Tak, istnieje obawa, że wraz z odejściem tych pracowników część wiedzy o tych procesach, część know-how po prostu nam przepadnie. Więc póki jeszcze są tacy pracownicy, którzy realizują takie procesy, to warto się właśnie przyjrzeć możliwościom automatyzacji, wykorzystać ten moment, że jeszcze ich mamy na pokładzie tych pracowników i zebrać te szczegóły przebiegu procesu i zbudować takiego robota, który będzie gotów ich odciążyć, tak, ale też i przejąć te zadania w momencie, kiedy oni zdecydują się na odejście.
No i czwarty cel robotyzacji to szczególnie w tych firmach, które charakteryzują się dużą rotacją pracowników, czyli głównie firmy typu outsourcingowego, czy też centra usług wspólnych, to tam chcemy poprawić jakość pracy pracowników po to, żeby ci, którzy są najbardziej wartościowi, żeby ich utrzymać. Tak, więc żeby trochę zmniejszyć tą rotację, bo no, rotacja pracowników to jest naprawdę duży koszt organizacyjny, duży problem, bo co chwila musimy prowadzić rekrutację, szkolić nowych pracowników, tak? I to jest duże wyzwanie menedżerskie. I dlatego no, obawy dotyczące robotyzacji procesów są. To nie jest mit, to ja się z tym spotykam na co dzień, bo chociażby no, robotyzacja w organizacji jest zmianą, a każda zmiana budzi obawy. No, taka jest nasza ludzka natura, że w momencie, kiedy się przyzwyczajimy do jakiejś sytuacji, to zmiana powoduje wybicie nas z tej strefy komfortu. Druga rzecz to jest taka bardzo osobista obawa. No jak to robot ma mnie zastąpić? To, co ja wykonywałem czy wykonywałam przez lata, to teraz ma być wykonywane przez maszynę? No przecież ja tutaj no, posiadałem jakąś właśnie swoją wiedzę magiczną, ten proces, tak? I moja praca była doceniana, a teraz może być zastąpiona przez pracę maszyny. No i najbardziej taka konkretna obawa, która może wręcz wstrząsnąć takim komfortem no, ekonomicznym, tak, bytu mnie, mojej rodziny, no, czy firma mnie zwolni w wyniku automatyzacji, czy w momencie, kiedy te zadania, które ja wykonuję, przejmie robot, czy zostanę zwolniony, zwolniona, czy też no, będę miał szansę pracowania dalej, ale może w innym charakterze. Więc nie ma co ukrywać, drodzy Państwo, że pracownicy mają powody do swoich obaw. Robotyzacja to jest jedno, ale jeszcze do tego dodajmy no, coraz powszechniejsze wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji. Także to może jeszcze zwiększyć obawy pracowników dotyczące przyszłości ich pracy. Prawda jest taka, że pracownicy biurowi, którzy wykonują proste, powtarzalne czynności, mają się czego bać. Kiedy jeszcze robotyzacja raczkowała w 2015 roku, firma doradcza Deloitte wraz z Oxford University zbudowali wspólnie taki kalkulator liczący prawdopodobieństwo utraty stanowiska na rzecz robotów i według niego księgowi mieli wówczas 95% szans utraty pracy w ciągu kolejnych 2 dekad. No, jesteśmy w prawie w połowie tych 2 dekad prognozowanych w tym badaniu. Jakoś ja nie zaobserwowałem, by księgowi byli masowo zwalniani. No, ale chociażby na naszym podwórku możemy zobaczyć, co się może zadziać w momencie, kiedy wejdą elektroniczne faktury jako obowiązkowe. Więc zobaczymy, jak to może wpłynąć na wielkość zatrudnienia w księgowości. Bo to będzie dosyć ciekawe, bo no już teraz duża część firm, z którymi mam kontakt, przygotowuje się właśnie na obsługę faktur elektronicznych. Przy tej okazji też chciałbym wspomnieć o artykule z Financial Times niedawnego, bo z 30 stycznia. I tam badania prowadzone w Stanach pokazały, że 1/4 wszystkich miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych zostanie poważnie zakłócona do 2030 roku przez automatyzację. Tak, więc nie do, i dotyczy to bardzo szeroko pojętej automatyzacji, również tej automatyzacji przemysłowej, tak, że czynności gdzieś tam na liniach produkcyjnych czy w magazynach będą zautomatyzowane. Ale również i właśnie te prace biurowe, które coraz częściej są automatyzowane. Bo proszę zauważyć, jak ta automatyzacja już zmieniła nasze życie jako konsumentów. Ile zadań w ciągu ostatnich lat przejęliśmy na siebie w codziennym życiu? Bo zobaczcie Państwo, przecież i banki, i towarzystwa ubezpieczeniowe wymogły na nas, byśmy wprowadzali dane do ich systemów. Podobnie jest z biurami podróży, z dostawcami usług powszechnego wykorzystania, tak?
to wszystko już się dzieje. I wręcz powstało takie sformułowanie jak shadow work, oznaczające pracę, którą firmy przekazały swoim klientom, no właśnie dzięki możliwościom technologicznym. A jaki jest rzeczywisty wpływ robotyzacji na wielkość zatrudnienia? No, drodzy Państwo, z robotyzacją procesów rynek nasz ma już do czynienia od około 15 lat. I cały czas wykorzystanie robotyzacji zwiększa się, tak? Ten rynek naprawdę rośnie w bardzo dużym tempie, więc zwiększa się wykorzystanie robotów i to niezależnie od koniunktury zatrudnienia. Więc ta robotyzacja się rozwija zarówno w warunkach pracy rynku pracodawcy, jak i tego, z czym mamy do czynienia teraz, rynku pracownika. Zmieniają się jedynie główne motywy. O ile parę lat temu głównym celem robotyzacji było zmniejszenie kosztów realizacji procesów, to w ostatnim czasie tak naprawdę no, od momentu pandemii i tych turbulencji rynkowych coraz ważniejszymi oczekiwaniami wobec zastosowania robotyzacji jest uzupełnienie braków w pracownikach, jak również zapewnienie ciągłości działania w warunkach tych zaburzonych łańcuchów dostaw. Ale do tego dochodzą jeszcze dwa nowe elementy, czyli zwiększanie poziomu satysfakcji klientów, czyli customer experience, i zwiększanie poziomu satysfakcji pracowników, czyli employee experience. Oczywiście wszystko zależy od specyfiki branży, w której Państwo działacie, i też specyfiki Waszych organizacji. I takie ciekawe spostrzeżenie, że firmy, które wdrożyły robotyzację u siebie, statystycznie w większości przypadków zwiększają swoje zatrudnienie, a nie redukują zatrudnienie. Dlaczego? Bo są bardziej konkurencyjne. Tak, rozwijają się, sięgają do większej ilości odbiorców, jest zwiększenie zapotrzebowania na ich produkty, na usługi, więc zwiększają swój zasięg i w związku z tym potrzebują więcej pracowników. To, co dla nas, ludzi, powinno być istotne, to że wraz z robotyzacją coraz większe znaczenie pracy będzie miała tutaj ludzka, ta część naszej natury, czyli umiejętności socjalne i umiejętności emocjonalne. I tu chciałbym się podzielić z Państwem takim interesującym badaniem, pokazujące w sposób syntetyczny przedstawienie, jak robotyzacja wpłynie w najbliższym czasie na strukturę czasu naszej pracy, ile czasu będziemy poświęcali na wykorzystanie różnych naszych umiejętności. I takie badanie właśnie znalazłem, które pokazuje, jak się będzie zmieniało pomiędzy rokiem 2016 a 2030 wykorzystanie naszych umiejętności. I to badanie pokazuje, że zakłada się, że około 14% mniej czasu będziemy poświęcali na wykorzystanie umiejętności manualnych, że 8% czasu więcej będziemy wykorzystywali na te wyższe umiejętności poznawcze, że aż o 24% wzrośnie wykorzystanie naszych umiejętności tych miękkich, socjalnych, emocjonalnych. To jest to właśnie, o czym mówiłem, że ta robotyzacja ma ten wymiar taki humanistyczny, tak? Że ta właśnie nasza ta ludzka część naszych umiejętności będzie coraz bardziej potrzebna. Że te podstawowe umiejętności poznawcze, tak? Sprawdzenie danych, tutaj te możliwości będziemy wykorzystali przez 15% mniej czasu, natomiast o 55% wykorzystania czasu wzrośnie stosowanie tych umiejętności technicznych. Tak więc umiejętność właśnie nabycia nowych umiejętności technicznych, posługiwania się nowymi narzędziami będzie miała dosyć duże znaczenie. Tak więc w ramach podsumowania no, chciałem powiedzieć, że każde narzędzie można wykorzystać w sposób zarówno szczytny, jak i niecny. Podobnie jest z robotyzacją i oczywiście są organizacje bardzo wrażliwe na koszty robocizny. Tak jak mówiłem, firmy outsourcingowe, centra usług wspólnych, gdzie proste, powtarzalne czynności wykonywane są przez rzesze pracowników i wygrywa ta organizacja, która ma dostęp do najtańszej siły roboczej.
I o ile w poprzednich latach mieliśmy taką falę na właśnie przenoszenie tych procesów na zewnątrz, do tak egzotycznych lokalizacji offshore'owych jak Indie, Filipiny, Chiny, Brazylia, to w ostatnim czasie właśnie w wyniku tych zaburzeń rynkowych, ale też i napięć związanych chociażby z wojną, którą Rosja wywołała, coraz większe znaczenie ma właśnie zabezpieczenie ciągłości działania. Tak, że w firmach coraz większą uwagę się zwraca, czy my mamy kontrolę nad tym procesem, czy w razie właśnie jakiegoś nowej, niepewnej sytuacji będziemy mieli zapewnioną ciągłość działania, czy chociażby jeżeli do tej pory właśnie prowadziliśmy biznes w Rosji i tam była część chociażby outsourcingowa, chcemy się z tego wycofać, to może właśnie pomyślmy o tym wcześniej na innych rynkach. I stąd pojawiły się nawet, obserwowałem pierwsze sygnały odwrotu od takiego offshoringu. Tak, już się mówi o reshoringu, nearshoringu, ale i friendshoringu, czyli właśnie umiejscowieniu tych operacji w krajach, które są nam przyjazne. Ale żeby nie sięgać daleko, no spójrzmy, drodzy Państwo, na redukcję zatrudnienia w naszym sektorze bankowym w ciągu ostatnich lat. Tak, co chwila spotykamy się z informacjami prasowymi, że o kolejny bank zwalnia jakąś część pracowników. I no, czy to jest przypadkowa korelacja z rozpowszechnieniem się z tych technologii automatyzacyjnych w bankach? No nie sądzę. Także proszę zwrócić uwagę właśnie w swoich inicjatywach automatyzacyjnych, że pracownicy mają prawo do obaw. Jest to rzecz ludzka. Dodatkowo obawy mogą być wzmocnione kulturą organizacyjną, no i doświadczeniem waszych pracowników. Jeżeli wcześniej w wyniku wdrożeń nowych systemów ludzie byli zwalniani, no to trudno ich teraz przekonać, żeby z entuzjazmem współpracowali przy nowym projekcie. Także no, komunikacja, komunikacja, jeszcze raz komunikacja, i to komunikacja dwukierunkowa. Nie tylko komunikujmy, co chcemy osiągnąć, jak chcemy osiągnąć, ale też, drodzy Państwo, wsłuchujcie się w głos Waszych pracowników. Odpowiadajcie na ich obawy. Więc no, zachęcam do tego, że szczególnie na początku projektu, żebyście Państwo przedstawili, jaki jest cel projektu. Pokażcie swoim pracownikom, co jest w tym dla nich, jakie korzyści będą dla nich z tego płynęły. Zdefiniujcie ich rolę w tym projekcie, no i ewentualnie uwzględnijcie narzędzia motywacyjne, żeby sobie właśnie zapewnić tę współpracę. Również priorytetem staje się rozwój właśnie tych miękkich kompetencji pracowników, aby zmiękczyć te ewentualne negatywne skutki zmian technologicznych. Tak więc no, ja nie zakładam, że zniknie zawód księgowy, księgowa, ale idąc głębiej, powiem szczerze, że gdyby któraś z moich córek zdecydowała się na zawód fakturzystki, to dołożyłbym wszelkich starań, żeby ją od tego odwieść, no bo tutaj samo fakturowanie, wydaje mi się, jest takim obszarem, który wcześniej czy później będzie bardzo mocno zautomatyzowany. Okej, drodzy Państwo, to tyle tytułem mojej dzisiejszej prezentacji. Tak jak mówiłem, obiecałem prezent na koniec, więc mam dla Państwa ten prezent. Jest to 15% rabatu na projekt typu Proof of Concept. I dotyczy to zarówno naszych obecnych klientów, gdzie już mamy jakieś inicjatywy robotyzacyjne, więc jeżeli się zdecydują na to, żeby właśnie podejść do nowych procesów i wykonać taki proof of concept, to również i nowi nasi i starzy, i nowi klienci będą mieli 15% rabatu. I jak również tym firmom, które chcą wejść, zapoznać się z tym, to oferuję alternatywnie przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów prezentacyjnych dla kadry zarządczej. I dla tych firm, których przedstawiciele się skontaktują ze mną do końca miesiąca, tak, czyli to w przyszłym tygodniu kończy się luty, to z tym, że oczywiście my nie musimy tego wykonać, tej automatyzacji do końca lutego. Nie, tu chodzi tylko o zgłoszenie swojego zainteresowania, a sama realizacja nastąpi w późniejszym terminie, który wspólnie uzgodnimy.
Dobrze, a teraz, drodzy Państwo, zachęcam do zadawania pytań, a ja sobie teraz rzucę okiem na to, co się dzieje na czacie i odpowiem na te pytania, które się pojawiły. Więc dobrze. Okej, no pan Krzysztof, bardzo ciekawa uwaga dotycząca zatrudnienia księgowych i ryzyk związanych właśnie z ewentualną utratą pracy, że przy Nowym Ładzie nie ma szans na zwolnienie księgowych. Nawet roboty nie są w stanie tego ogarnąć. Tak, bardzo trafna i dowcipna uwaga, także dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze bardzo proszę o zadawanie kolejnych pytań. Tutaj sprawdzam. Czy zdarzają się firmy, gdzie wdrażamy bezproblemowo, przepraszam, nie źle, bez konfliktów z pracownikami? Tak, tak, zdarzają się i to przyznam się, że to jest większość, ponieważ też naszych klientów zachęcamy do tego, że zanim przystąpimy do nawet pilotażowych automatyzacji, to, żeby zarząd wykonał takie no, pierwsze komunikacyjne zadania, czyli poinformować pracowników, że taka inicjatywa będzie miała miejsce, żeby poinformować, jaki jest cel tego wszystkiego, takiego przedsięwzięcia. Następnie wraz z rozpoczęciem projektu my prowadzimy takie spotkanie typu kick-off. Staramy się na tym kick-offie zebrać jak największą rzeszę pracowników, żeby właśnie poinformować ich o tym, jak chcemy taki projekt realizować, krok po kroku opisujemy, przedstawiamy, odpowiadamy na pytania i też właśnie na bieżąco informujemy, jaki jest postęp prac, plus, że później właśnie mając pierwszych zwolenników takiej automatyzacji, no oni stają się automatycznie ambasadorami takich zmian cyfryzacyjnych. Więc tutaj się, mając takich właśnie ambasadorów, to ta dobra informacja o pozytywnych skutkach robotyzacji się sprawnie w firmach rozprzestrzenia. Okej, pan Marek pyta, kiedy następna prezentacja? Tak jak wspomniałem na samym początku, planuję ją w drugiej połowie marca i również wspominałem, że jeszcze nie mam w głowie tematu tej prezentacji, więc liczę na Państwa podpowiedzi, bo zależy mi na tym, żeby podczas tych spotkań odpowiadać na pytania, które Państwo macie. Pan Maciej pyta, na ile rozwój w zakresie sztucznej inteligencji może mieć wpływ na robotyzację procesów. Drodzy Państwo, on już ma bardzo poważne zastosowanie. To nie są jakieś już projekty pionierskie. Tak naprawdę od kilku lat my już wykorzystujemy elementy sztucznej inteligencji, żeby procesy automatyzować. Także tam, gdzie to jest, że tak powiem, wymagane, już od lat wykorzystujemy takie elementy. I takim najbardziej trywialnym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji jest chociażby nauczenie robota, jak ma obsługiwać mechanizm kapczy, czyli zabezpieczenia tego, żeby właśnie przed działalnością robotów. My, jeżeli w procesie występuje konieczność wejścia na jakiś zewnętrzny serwis www i jest on zabezpieczony kapczą, no to uczymy naszych robotów, jak mają skutecznie potwierdzać, że nie są robotami. I w momencie, kiedy tam występują, nie wiem, jest czy rozmazany tekst, czy obrazki, to można do tego zastosować właśnie sztuczną inteligencję, która rozpoznaje obraz i potwierdzi tak, że okej, znaki drogowe są na tym i tym i tym obrazku. Tak, więc to już się dzieje, no ale też i sztuczna inteligencja chociażby do tego, żeby robot mógł odczytać ze zrozumieniem e-maile, które przychodzą na skrzynkę firmową, tak, żeby mógł rozpoznać, czego zapytanie dotyczy i żeby mógł albo samodzielnie odpowiedzieć, albo żeby tę sprawę mógł przekierować do odpowiedzi jednej osoby. Więc jak najbardziej tego typu elementy sztucznej inteligencji mają zastosowanie. Coraz powszechniej widzę informacje o tym,
że w robotyzacji wykorzystywana jest właśnie ta no najbardziej trendy sztuczna inteligencja teraz, czyli czat GPT, chociażby do tego, żeby właśnie odpowiadać na jakieś bardzo ogólne pytania, albo żeby dokonywać identyfikacji treści, tak, i też intencji osoby, która jakiś tekst pisze, więc to jak najbardziej ma już zastosowanie. Dobrze, pan Marek mówi, że sugeruje jakiś use case, tak, przedstawienia use case'u. Okej, dobra uwaga, wezmę ją pod uwagę przy planowaniu następnych spotkań. Drodzy Państwo, jeżeli nie macie więcej pytań, jeszcze tutaj sprawdzę, czy coś nowego się nie pojawiło, to chyba na razie nie widzę. To bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chciałbym przede wszystkim zachęcić Państwa do tego, te osoby, które jeszcze się nie zajmowały automatyzacją, żeby w jaki sposób do tego podejść. Zachęcam do skontaktowania się ze mną. Natomiast zachęcam te osoby, które chciałyby dostać tę prezentację, do tego, żeby się ze mną skontaktowały. I tutaj na dole slajdu widzicie Państwo kontakt do mnie, czy e-mailowy, czy telefoniczny. Zapraszam już teraz właśnie na spotkanie w drugiej połowie we czwartek, w marcu, w drugiej połowie marca we czwartek. W ciągu najbliższych tygodni będę wysyłał na to zaproszenia. I cóż, no jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanego dnia. Bądźcie Państwo zdrowi i szczęśliwi. No i do widzenia. Wszystkiego dobrego.